It's time for change. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie, nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów, dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie Wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb Wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta.
Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki. Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia Wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we Wszechświecie i Unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces. Witamy wszystkich poszukiwaczy wiedzy na 341 warsztatach poszukiwaczy wiedzy. Dzisiaj mamy niedzielę, 1 marzec 2020 rok. Tematem jest kontynuacja 316 warsztatu poszukiwaczy wiedzy. Jest to tłumaczenie od godziny 30 do godziny 52. Następny fragment od 2 godzin 4 minut do 2 godzin 10. I trzeci, ostatni który został przetłumaczony tego warsztatu. I to będzie koniec od 2 godzin 16 minut do 2 godzin 24 minut. Po tym warsztacie, jak ktoś będzie chciał zabrać głos, to zapraszam serdecznie lub jakieś pytanie będzie. Tak więc standardowo będziemy mogli prowadzić wolne rozmowy w temacie warsztatu lub tych warsztatów, które były wcześniej. Tak więc zapraszam do obejrzenia. Man is so physical.
Mr. Keshe from Leon again. Can a virus be the reason for mental diseases? Of course. If it's at the strength of the brain cell, yes. We'll see many of it in the space. There is something which man will understand much faster. The brain of the man, in its all beauty, will go through transformation in a space. In so many ways, we will not see a structural brain in a space for man. But due to interaction and the fields in the universe, due to the matter state, we shall see only the fields of the brain. The shape of the control system, what we call the brain, will take shape at a point of destination when it confirms and converts into point of physicality, what that physicality might be. It will not move. So you will see even the brain can be and will be affected by energies in the space. Because if you're in a space where the potassium and the calcium and zinc and the CO2 in a given plasmatic condition converts to its gaseous or plasmatic field energy condition, then you don't have a brain, but you have the field of the brain. That they still operate in the same way, consciousness, pain section, decision making. If you understand this, you understand how I saved the life of Naomi. I don't rely on the structure. I rely on the field. The structure to me is irrelevant. And then in the dimension of physicality, the structure builds itself in the position of the fields. That's how we repaired the brain of Naomi. And nobody understood. You look at the physicality, I look at the field transfer, and I keep on telling you, understand the field operation, not the physicality. Because in a space, I take you few kilometers up, according to the law of physics, gases changes to da-da-da, gases changes to di-di-di-di. What are you gonna do? You're gonna be di-di-di or da-da-da. But if you understand the extension and understanding of totality of the world of science and interaction of the fields of the universe, you understand this what it is. Would we in a dimension of the physicality understanding there is such a change there? Do you think you have a skull? Do you think your brain and your bone structure will be there? All vanishes.
We have to open your eyes to understand deeper in a slower manner. We have to be able, knowledge seekers are present in the future, have to understand what is seated with them. Teaching of today, some of you have not understood, but you're sitting here because you come to listen to Messiah. But do you hear the word of Messiah to the soul of Messiah? Or do you hear through Messiah, where the Messiah is your own soul? You got to be clear and understand. Then, with mankind, become kind to his own physicality or become kind to his own soul. Or become kind to the energy which creates him. If you look the story of the life of a man on this planet, it's very simple. In not understanding it, man has made it complicated for himself. Any other question? We have a question from Stephen from earlier. Can we use a plastic tub to make the scans? I think he's referring to the one cup method. You can use anything, but we prefer ceramic. Or a glass jar, you mean, like? Anything. Would you like your skin black or white? Speaking of which, Leon asks, can we translate or copy feelings or visions into ganses or plasma fields through our soul and hands? Pardon? Can you repeat? Can we translate or copy feelings or visions into ganses or plasma fields through our soul and hands? Of course you can. They're all fields. We have a writing here I see from Chinese Wuhan blockade is very serious. Every household cannot go out, so it's hard to send the medicine to people who need them. Tell them the methods are hard to implement it because they lack the materials and confidence. It should be better when Wuhan is unsealed. You have to understand
we understand you, Shen. The Wuhan, they literally bolt welding the doors to the houses. They are literally taking torch welds and they're welding the doors so they can go out. This is to control, but on the other hand, this is sentencing people if you are sick, which means family die together. One gives the, as you don't have the nourishment, you can't get food and everything else, you become weak and immune, and so many families have died together. Wuhan, the Chinese, that toll has passed seriously 1 million people. But the Chinese government has to be honest with this nation, not the Keshe Foundation, to show figures and release numbers. With its citizens. And I hope those who are the true lover of humanity will take, not those who've been paid to reduce numbers. We are aware of it. I see secret, what we call informations. Our intelligence is strongly powerful, and at the same time, we stay loyal to the Chinese nation. But when there is a problem, has to be looked at, has to be sealed. Mr. Geshe Krasmir has his hand up. Perhaps he has a question for you. Yeah. Go ahead, Krasmir. Your microphone is opening, but we're not hearing any sound. Hello, Mr. Keshe. Can I ask a question before Krasmir? Yes, Madam Wang Lin. Thank you. A Chinese is asking that the Chinese herbs or traditional medicine is applying in the virus. And he's asking. Just one second, please. There is something that's coming, just wait. Okay, carry on. Sorry about that. Yeah, somebody is asking, is the Chinese medicine play the same role with plasma? We believe so, but it has to be done in the correct way. Chinese medicine is another version of gases, made from the gases, but it has to be converted to it, not in its matter state. The beauty with this knowledge is that we are a collection of the knowledges. We are not something elite, we are always right. But we have to understand and even upgrade. I have a very big problem with Chinese medicine. And as I explained to you
which I know the officials always read in the background whatever I put on. The opposition or what we call discussion with the Chinese medicine is that the Chinese medicine, herbal medicine, is using majority of it what we call poisons in it. And when you make a gans of poisons, or they want to mix the Keshe Foundation technology with the herbal medicine, we hear the team which goes with Fanzo with the Chinese military and the governments working are mixing it, boiling it. This has become a lethal weapon in the future to kill many more Chinese. Because Chinese herbs have such an in-depth of poisons in them that now you bring it into the food chain. This is what I object to those who think they are very clever in the Keshe Foundation and they are doing things, and I warned them before. If you want to, this is what we have told, we have an agreement with the Chinese universities to do the trials, and I encourage them to work with the Keshe Foundation and Chinese herb. Chinese herb are natural ganses, but with the poisons, they become death traps. This is why the Chinese medicine now is not as effective of the olden days, because so much fertilizers, so many pesticides have been used that it has changed their composition. Now they enter the body, they don't work and they become poison. They create more dangers in most of cases. And that is why the Western medicine, which is purified to one level, looks better. As I said to the Chinese professor when I was there a few weeks ago, where we started the clinical trials, is we should use all the natural herbs, not only China, Africa, South America, European have their own herbs, Asians have their own herbs. If we go through the cycle of growing herbs, third generation, through GANS technology, which is the purifying, that there is no pesticides coming from the ground or herbicides within the structure of the plant. Yes, we're talking about the same. But at this moment, Chinese medicine with unpurified, with everything else, you're just injecting more poison into the body. And they think, oh, it's working now. Yes, show me the body in 3 months' time. Neurodegeneration, brain damage. And then what you say, oh, we cured it, this is something else. When a knowledge seeker works with the knowledge of the Keshe Foundation, has to be open to accept everything, not just pushing the new technology. We don't create new hypocrites. The best, you've been with me, Wang-Lin, many times in negotiation. I always say, Chinese herb is a step, another step for the Keshe Foundation. But first we have to purify it. At this stage, 99.9% are poisoned. Even the doctors, the Chinese medicine doctors don't know. When we start creating herbs like 100 years ago, 200 years ago, where there were no fertilizers, there were no pesticides that poisons these plants, and they become pure, we can test it, then yes, it has to be, it's made of us, it's us.
We've seen it in China is the biggest producer of tea, but how many of you have really seen real Chinese tea in European markets? Very little. Why? Because when they test the tea, the level of poison pesticide is so high, does not pass certification of entry to Europe and America. Here we go and we buy tea. In China, the tea is given as a sign of love, care and respect as a gift. We give each other a gift of poison. When we clean up, when we go back to the process of real bio natural product through the GANS technology or any other technology, then yes, it has to be. But the present time, those who boil, I hear in China, GANSes with Chinese herb and they say, yes, it's effective, yes, the GANS is working. But your poison in what you're boiling creates more problem for Chinese in 3 months than nine. You have to pay for those souls, sir. You become rich in a pocket, you become so poor that your soul cannot find a place to live. Understand and never ever be prejudiced towards Idol Education Foundation. I explained to my son, he says, Mom says, I have to study the Keshe Foundation teachings, but I want to get to university and I want to do this. I said, Papa, listen. Knowledge is a step that we all have to go up in. The knowledge is the knowledge of material. Without it, you cannot live. This is under the knowledge of the plasma. You have to learn to live with both, because you are made of both and one is connected to the other. Our knowledge, as knowledge seekers, we have to be very open-minded. Never refuse another technology, but build on it, unless it's fallacy. And if we get this behavior understanding, we always succeed because we are inclusive, we are not exclusive. I cannot create the GANS of the copper if the earth doesn't give me the material. If the atmosphere of this planet does not create this plasma, I cannot produce CO2 if this atmosphere doesn't make it available to me. How can I say I have a CO2 without energy? Ms. Keshe, there's another question. It's about somebody found that they add the 1% salt into the GANS at back too, and found put there for a couple of days, and they found the amino acid has formed in the surface of the GANS. So they want to know why.
The salt goes back to the teaching of a couple of times before, that the salinity dictates the creation of the matter state of the body of the man. One salinity gives you the heart muscle, one salinity gives you the lung tissue. So it should not be very hard to understand this. You change the salinity in respect to your environment. So yes, you have. And distribution of the Total Keshe Foundation worldwide. With this expertise, we welcome you into the family of the Keshe Foundation. Thank you very much. Go ahead, please. My question is related to what you just explained in this teaching, that once we go a few kilometers into the space and the gases transform, so our brains will have to transform as well. Does that mean that the plasma is so dependent on the conditions that, for example, if we take the CO2 kit in space, we would not be able to capture CO2? And how would we be able to feed ourselves if we go into space and are not able to capture the materials? And would it be beneficial if we find a way to create those conditions on Earth? The thing is, the magnetic fields always find a position where they can position themselves. You don't come into the vacuum. You're positioned into what you can receive. So that's not a worry. And in a way, when you give a room to the GANs in a different dimension, it will expand in respect to his condition. Yeah, Baldus. It looks the same word with the microphone. Oh, which one is this one? It's a beautiful headgear, I think that one. The possibility is that, as I said, this is a favorite word of Rick. Energy or the expansion of one atom can fill a universe. So if you create a condition of the conversion of the field, one GANs can cover the solar system. This is what the sun is. And that is why you find Mercury as a liquid in one planet and you find Mercury as a vapor in another. In a vacuum condition of a gravitational field, they manifest themselves in different, but it's still Mercury. So do we have the same elements on different planets, or we have the same principles of the elements? Of course, there is the energy of it, it's just that if the inertia is there to transform them. Energy exists right across all the levels of the universe. Is the energy in what we call inertia level, in that level which manifests the material in their state of liquid, gas, plasma or solid? Even within Mercury, there is a couple.
Even within the cold, there is oxygen. In a plasmatic energy field. Because without it, you can't have the next level, which is sodium. You can't have the energy of the zinc to be there for it to become gold. It's a stack up, but depends on the environment and the field, the strength of the environment. And then the inertia, which is the matter state of it, which one it manifests itself. It's like a light. So in this case, would that mean that the physical manifestation of any element contains everything below it as and a physical and above? And above it, of course, it doesn't disappear. It's just that it's not visible to us, it's not usable to us. Okay, thank you very much. You see, when you travel the as a field from the sun into the boundaries of the solar system, at the boundaries, the field changes and we see helium. At the moon center, we see heavier, more element. So, this is inside it, it's in the full spectrum of it. Depends how much of the energy of it we use. It's like a banana, how much do you strip of it? If you think of a plasma that I've said many times before, like an onion, the further you go, the bigger it gets. But in a way, the taste is the same in every life. If you ever want to study a plasma, join two onions or cut onion and put it end to end and look at the behavior. You see a real, true, three-dimensional plasma. Thank you. Thank you very much. But you have to keep the guns in there. Yes. Anything else? There was a question earlier from Gian in the Q&A. When I hand out the Gans water to my family and my friends, this must also be in mind with the desire to eliminate the virus. In other words, you have to have that intention to eliminate the virus. Without intention or with intention, it will do. Mm-hmm. It will do. Is that because your intention has gone into the process? Most probably. Okay. Okay, what else? I hear John from Argentina voice in the background. Yeah, about some people in the Spanish group. They want to make sure how many grams of salt they have to put into 1 liter of water to make the... We usually advise them about 15%. 15%. That would be 150 grams per liter. Roughly, yes. But you can do it with less or more, but you get different kind of strength.
If you're producing cup of life, maybe two or three of it, use different salinity, and then you have a collection of different gases, and mix them together. And make sure you separate, you separately collect the amino acid on top. And when you collect an amino acid, always carry some of the GANs at the bottom into the cup. You keep the environment correct. Thank you, Mr. Keshe. We had to wanted to clear this because on the audio, this wasn't pretty clear. I've seen that you lot putting it on. I've seen that. I've seen. I had a very big complaint from one of the doctors in Iran that he wants 1 hour of teaching directly for him and the other Iranian doctors. Doesn't happen. I don't have that 1 hour. You have to educate yourselves. Doesn't matter. You're the only doctor in Iran or a million of them. I try to teach as much as possible. Wow. This is beautiful. I just received more or less the final shape of the enhancement unit complete. Thank you very much to the Chinese team. This is absolutely beautiful. It's become reality. It's become absolute reality. Thank you very much to the Chinese team. It looks gorgeous. I'm sure it'll save many lives and it brings many joys to many men in the space. In a way, as one man said, we are ready to take off. The enhancement unit just we received transmission now. It's completed the structure, physical structure. From outside it looks absolutely what we promised. Thank you very much the whole of Chinese team in the background who has made it possible. Mr. Keshe, I imagine we could recuperate people that are very heavily affected by the coronavirus, put them into the health unit and recuperate them. I imagine so. We don't need to imagine, that's what it's supposed to do. In space, it will become your feeding station, your doctor, your material production. Once we show the enhancement unit in Tehran, you will see two units in this shape. One is the enhancement for body, and one is enhancement for material. The two have to exist together. Maybe we can produce the material that the other one can take as energy.
in a way, the two go hand in hand. I was looking at the design of the new Enhancement Center, Spaceship Center in Arizona yesterday, and the way it's been done is gorgeous. I'll ask John, I saw him going off, it's too late for him to be here. You will see that the centers are taking shape, and he should show it, not me. And you don't see him, I think he went to sleep, I saw him clocking out. John, he was here. They have designed how they're going to position the 10 units in Arizona, where the property has been bought. So they're working on it. The head of the Keshe Foundation, what we call production management, Jamila, is in US seeing this through in conjunction with John. They have come up with a beautiful setup, it's all mapped up on the floor, waiting for the system to arrive. Yeah, I think John is gone. Maybe next week's teaching will come from beautiful city of Tehran. Where we'll be in conjunction with the Iranian scientists try to divert the situation with the virus. And we'll see how we can tame this unruly animal. Dzięki, mamy koniec tłumaczenia. Było parę kwestii poruszonych. Jeżeli ktoś chce zabrać głos, to zapraszamy. No, dzięki Jarku, to może tradycyjnie parę kwestii było rzeczywiście poruszonych krótko, ale treściwie i pierwsza rzecz. Na koniec w sumie było parę praktycznych porad, ale doktor Keshe tutaj tą drugą część naszego 316 warsztatu zaczął od wyjaśnienia struktury fizycznej, jak ona wygląda na Ziemi, jak wygląda w trakcie właśnie podróży, jak może wyglądać w nowym środowisku. Także na przykład na Ziemi mamy te elementy wapnia, CO2, na przykład kwasu, cynku i tak dalej. I ta struktura wygląda w taki sposób, jaki ją widzimy, a w momencie, kiedy jest ta podróż właśnie, kiedy ona się odbywa, ta fizyczność nie jest już taka sama, można powiedzieć, że są jej pola. Tutaj doktor Keshe właśnie wymazał ten mózg, który wcześniej narysował chyba na czerwono i później narysował na wskroś niego właśnie te pola reprezentujące właśnie mózgi. No właśnie, chociażby tutaj to czarne to jest w zasadzie dusza otaczająca tą fizyczność mózgu, to co było fizycznością mózgu, a tutaj mamy właśnie pojaśnienie dalsze tego, że tą fizyczność tracimy i zostają właśnie pola mózgu i myślę, że to można sobie zobrazować, tak jak tutaj Keshe to odniósł do przypadku właśnie Naomi, że w taki sposób odbudował się mózg Naomi właśnie z tych pól, które były obecne, czyli w takim samym warunku jak właśnie w podróży kosmicznej, czyli tam, gdzie fizyczność jest zniszczona albo jej nie ma w dalszym ciągu są pola i w związku z tym można
nadbudować tą fizyczność mózgu, tak samo nie bez powodu tutaj pojawiał się temat produkcji gansu, chociażby w tym jednym kubku w kontekście koronawirusa. I to jest w zasadzie ten sam proces, bo w produkcji każdego gansu tworzymy właśnie tą interakcję, wymianę pól między jedną płytką a drugą, jednym elementem, a drugim elementem fizyczności, dlatego tutaj też później doktor Kesze zwraca uwagę, jak ważne jest to, żeby nie ignorować innej wiedzy, innej nauki, że ta wiedza o materiałach jest ważna, też jest ważna w zrozumieniu tej wiedzy na przykład o gansach, czyli ta dualność naszej egzystencji na poziomie duszy i fizyczności wymaga zrozumienia też tych elementów fizyczności, czy aspektów chociażby plazmy, jak tutaj się uczymy. Więc przypadek Naomi jest przykładem na to właśnie, jak ta fizyczność może się ponownie odbudować w tym samym środowisku tutaj na Ziemi, ale równie dobrze moglibyśmy tutaj mówić o fizyczności, która musiałaby być zgodna z warunkami jakiegoś nowego środowiska innej planety na przykład. Po czym dr Kesze mówi, parę zdań tutaj powiedział, ale takim finalnym przekazem było to właśnie, że twoja dusza to Mesjasz, żeby właśnie jej się słuchać i właśnie tam szukać tego przekazu, szukać też kreatora. Jeden kubek, gansy, tutaj też praktyczna porada, żeby lepiej robić je w ceramice, w szkle niż w jakichś plastikowych na przykład pudełkach. Myślę, że wielu z nas robi jednak w tych plastikowych pudełkach, bo one są łatwiejsze. To nie jest jakiś tam wielki grzech, nazwijmy to tak, ale po prostu preferencja jest taka, tak samo jak na przykład można preferować wodę destylowaną, a można w niektórych przypadkach nie martwić się o to, co na ostatnim warsztacie chyba było coś takiego, że w kontekście Chińczyków, że bez sensu, żeby biegali po wodę destylowaną i płacili, przepłacali, czy cokolwiek, to robili te gansy na normalnej wodzie, więc to są wszystko takie kwestie, myślę, detale, jeśli chodzi o to, jak produkować w najlepszy, najczystszy sposób, a jak można, jakie są też alternatywy. Było trochę właśnie o Wuhan, tam gdzie umiera właśnie dużo osób w izolacji. Był też temat ziół chińskich, gdzie doktor Kesze mówi, że w zasadzie są wspaniałą rzeczą, że są takim naturalnym gansem, ale stają się trucizną, już są trucizną z powodu właśnie tych wszystkich modyfikacji pestycydów, skażeń. A przy użyciu technologii plazmy, żeby wyciągnąć jeszcze kolejny poziom działania, można powiedzieć, tych ziół, to tak samo magnifikuje się, czyli powiększa się właśnie, wzmacnia działanie też tej trucizny, które są zawarte właśnie w tych ziołach. One też stają się mocniejsze, więc ten wpływ ich szkodliwy na zdrowie jest, można powiedzieć, jeszcze bardziej niekorzystny i dlatego tutaj doktor Kesze robi taki kontrast, że właśnie te leki zachodnie, gdzie mamy wyekstrahowany jeden czy tam dwa składniki, czy jakieś syntetyki, czy jakkolwiek one często wypadają lepiej w tych aspektach, bo właśnie nie te składniki syntetyki, czy cokolwiek nie są skażone właśnie tymi pestycydami, czy cokolwiek jest używane właśnie w procesie produkcji, chociażby też zanieczyszczone, skażone gleby czy woda. I tak to też mówi o tym, że można by było rozpocząć oczywiście takie badania czy stosowanie tego technologii gansu właśnie plazmy w kontekście ziół chińskich, tylko trzeba tutaj zrobić przynajmniej trzecią generację, czystą generację, czyli te rośliny jedno pokolenie po kolejnym, żeby właśnie było rosło w warunkach czystych, nieskażonych żadnymi właśnie truciznami, które potem same przyjmują. Tu mieliśmy właśnie o tej wiedzy o materiałach. Było też o aminokwasie w jednym kubku w tym naszym gansie na koronę. Doktor Kesze poruszył tutaj temat soli, która tworzy fizyczność aminokwasu, organów też w naszym ciele, w naszej skórze, różnych warstw, więc to sól tworzy to środowisko, w którym pojawia się ten amino. Później Krasmin miał pytanie odnośnie zestawu na przykład do robienia CO2. Tutaj położył na stole taką tezę, że w kosmosie
to nie będzie działać. No, też na to odpowiedział, że to warunki dyktują, a kosmos to przecież nie jest próżnia, tam mamy pełno pól promieni. W zasadzie tyle samo można powiedzieć, co na Ziemi, to takie, które nie przyjęły dla nas widzialnej formy materialnej. I doktor Kesze wrócił do swojej takiej jednej ze słynniejszych, ulubionych, można też powiedzieć, fraz, które Rick przytacza cały czas, czyli to, że energia, ekspansja jednego atomu może wypełnić cały układ słoneczny. I to od razu zestawia w kontraście ze Słońcem, mówi, że tak właśnie jest ze Słońcem. I na przykład kolejny też przykład, jeśli chodzi o warunki środowiska, odpowiadając na to pytanie, no to też mówi o tym, że rtęć na każdej planecie może być na przykład w różnym stanie skupienia, tutaj cieczą, tutaj solidna, stała, na przykład gazet. To właśnie inercja warunków środowiska dyktuje to, czym będzie. I tak samo nawet w tej rtęci jest miedź, czy tak samo w złocie jest na przykład tlen, czyli te elementy niższej siły pól, o czym tutaj w rozmowie właśnie z Krasnika szło też na to, że każdy element siły pól i powyżej, i poniżej, czyli od razu sobie rysujemy tego naszego ślimaka i wychodzi właśnie na to, że to, gdzie on będzie się manifestował w pozycji tego ślimaka, w którym miejscu, zależy właśnie od tego, jakie środowisko, jakie siły pól będą dostępne. I tu doktor Kesze właśnie o tym mówi, że to, ile energii używasz, ile jest używane tej energii, to dyktuje, w którym punkcie manifestuje się dany element. Tu przytaczę przykłady banana, tego, jak mocno się możemy do niego dobrać, a to jest przecież cały czas ten sam banan, czy tak samo jak cebula, różne warstwy, a mamy jedną cebulę, czyli cały czas tą samą plazmę, ten jeden atom, który może wypełnić cały układ słoneczny. Było też pytanie ze strony chińskiej, czy na przykład gans, czy woda plazmowa bez intencji, czy też działa, doktor też mówi, że z czy bez tej intencji tak będzie działać, ale wiadomo, że te warunki środowiska, jakie tworzymy, to też jest, można powiedzieć, mocniejsze, lepsze, czy bardziej harmonijne działanie, jeśli sami też włożymy intencje w trakcie produkcji, czy w trakcie tego, kiedy komuś dajemy na przykład gansy czy wody. To było też pytanie o sól. John z Argentyny pytał się, jak to jest, ile tej soli na litr wody. I tu była podana proporcja 150 gram soli na litr. Dość mocne zasolenie, w którym ten gans będzie się szybko robił i tak było też podawane w kontekście kółka życia. Praktycznie też doktor Kesze mówił o tym, żebyśmy robili gans na różnej zawartości soli. Wtedy mamy już na spektrum tych elementów, na przykład CO2, tego węgla, który w różnej sile pól, można powiedzieć, w różnej zasoleniu, czy w różnej odległości płytek, czy w różnych rodzajach drutów i płytek, te wszystkie elementy, którymi możemy manipulować, jeśli chodzi o środowisko, które tworzymy do kreacji tego gansu. Tutaj tych, można powiedzieć, zmiennych jest dość sporo, z którymi możemy się bawić. Akurat w tym momencie było, tutaj doktor Kesze podkreślał ten aspekt soli, do którego po raz kolejny wracamy. Mówił też o tym, jak przechowywać amino, żeby zbierać z każdego z tych gansów na różnej zawartości, chociażby soli. Zbieramy amino osobno i trzymamy je z odrobiną ilością gansu. W ten sposób zachowujemy właśnie tą energię, to połączenie, środowisko, w którym ten aminokwas cały czas jest w tej sile pól, w jakiej został stworzony. I na koniec mieliśmy o jednostce wzmacniającej, o tym, że jeden typ jest właśnie tą jednostką wzmacniającą kosmiczną dla ciała, a drugi rodzaj, drugi typ tej jednostki będzie do produkcji materiału, różnego rodzaju materiałów. Jeśli chodzi na przykład też o odżywianie nas samych, to tutaj też to było w kontekście podróży kosmicznej wyjaśnione, o produkcji materiałów, środowiska też pożywienia dla nas. I to wszystko z mojej strony, jeśli chodzi o omówienie tego pierwszego fragmentu. Jak ktoś ma jakieś pytania, chociażby do tych części praktycznych, czy swoje spostrzeżenia, to zapraszam.
Dzięki, Przemku. Zapraszamy. Jeśli nie ma pytań i wypowiedzi, to zakończymy na dzisiaj. Myślę, każdy przesłucha sobie to jeszcze raz, wróci jeszcze do poprzednich warsztatów lub do początku tego warsztatu i na wiele sposobów będzie próbował zrozumieć to głębiej. Tak więc zapraszamy na kolejne spotkanie. Jeszcze, jeżeli jesteś, Przemku, to chciałem się zapytać, czy ten warsztat już to był ostatni fragment tego tłumaczenia, czy zaczynamy już od 317? No to już był koniec. Tu już zaraz było, mówił o sprawie Fabio we Włoszech, poruszał ten temat, jak ten wypadek został zorganizowany, że tam najprawdopodobniej były trzy ciężarówki, jedna zahaczyła, dwie później zasłoniły widok, że nikt nie widział, że obrażenia wskazują na to, że to wyglądało tak, jakby Fabio został gdzieś tam uderzony młotkiem w tył głowy, bo generalnie nie miał twarzy popierszowanej i nic, mimo że to ciało zostało znalezione kilka czy kilkanaście metrów poza autem. Czyli generalnie nie zgadzały się fakty, jeśli chodzi o jego twarz, że nie była popierszowana, obrażenie było gdzieś tam w tył głowy w przypadku Naomi. Ona siedziała jako pasażerka po prawej stronie i zamiast mieć obrażenia po prawej stronie, czyli na zewnątrz auta, to miała obrażenia po lewej stronie, po której siedział Fabio, czyli ewentualnie mogła się z nim stuknąć, można powiedzieć, uderzyć, jeśli chodzi o obrażenia z lewej strony, a nie mieć pokierszowanych. Jakoś tak tam doktor też tłumaczył właśnie całą tą logikę tego, co zostało znalezione, a jak to wszystko wyglądało, jeśli chodzi też o dowody w postaci obrażeń na jego ciele, czy jej ciele. I to był ten wątek, który tam był tłumaczony i potem był już koniec warsztatu, więc to jest też koniec naszego tłumaczenia, a już w czwartek 317 będzie słuchać i omawiać. No, dzięki Ci. Tak więc dziękuję Wam wszystkim za przybycie dzisiaj i wysłuchanie tych warsztatów. To były 341 warsztaty poszukiwaczy wiedzy w języku polskim z dnia niedzieli 1 marca 2020 roku. Tak więc dobrej nocy i do usłyszenia. Nadszedł czas zmiany, przejścia do prawdziwego działania wszechświata. I nadszedł czas, aby zrozumieć, że używamy stanu materii, by osiągnąć poziom zrozumienia duszy człowieka. Now
Teraz rozumiesz, być może, dlaczego Kreator wysłał swoich posłańców w imię tego, co miałeś. To oni przynoszą uszy, aby można było ich użyć, gdy nadejdzie czas Mesjasza. Mogę nauczyć duszę i przesłanie. Nie by się przeciwstawiać, ale poprzez ich zrozumienie, przez tych, którzy stali się Mesjaszami, aby dawać ze swoich dusz, aby ich elewować. Zadanie stało się łatwe. Szkoła jest tutaj i uczniowie są tutaj w oddaniu. Wtedy nie będzie żadnej walki między tym, co nazywają muzułmanami a chrześcijanami. Baranek i lew będą jeść i spać w tym samym gnieździe. Chrześcijanie i muzułmanie będą spać i modlić się w meczecie, w tym samym kościele, w imię ich dusz, nie w imię religii, które są używane do tworzenia tak wielu konfliktów. Dla korzyści tych, którzy byli hiperaktywnymi dziećmi. Nadszedł czas, czas zmian jest tutaj. I jak powiedziałem, moje życzenie jest moim rozkazem. Jeśli pragniesz ujrzeć pokój, droga pokoju jest wyłożona bardzo wyraźnie. To dusza świadomości zbiorowej. Poprzez dawanie stworzy tą pozycję zmiany. Nic innego. W duszy człowieka nie ma długopisu. Jestem pewien, że po wejściu do społeczności uniwersalnej nigdy nie zobaczysz niczego zapisanego, ale równowagę pól duszy egzystencji. Staraj się być na tyle pokornym, aby nie stać się aroganckim w mocy, którą zrozumiałeś i posiadłeś. Inaczej wpadniesz w tą samą ścieżkę kościoła i meczetu. To jest to, co obiecaliśmy i to właśnie dostarczyliśmy. Musimy zrozumieć działanie duszy i musimy zrozumieć, że dusza człowieka jest gwiazdą w kosmosie wszechświata. Jeśli porównamy duszę człowieka i tak wielu nas, 7 miliardów w jednym zbiorze, Ziemia jest jak galaktyka z tak wieloma gwiazdami. Kiedy patrzymy w głąb Wszechświata, widzimy galaktyki z setkami milionów gwiazd. Podobnie jest z planetą Ziemią. Niesie 7 miliardów pięknych gwiazd, które są duszą człowieka. Niesie z sobą duszę tak wielu trylionów zwierząt, roślin i wszystkiego innego. Jeśli więc patrzą ci, którzy nie widzą fizyczności Ziemi, i jej zawartości, co widzą? Widzą galaktykę z wielką ilością pięknych, świecących świateł. Każda według swojej siły. Każda zgodnie ze swoją pozycją. Niemowlę ma piękną duszę, podobnie jak staruszek. Dla tych niefizycznych, którzy nie widzą fizycznego wymiaru tej planety, ale widzą siłę pola, jesteśmy gromadami gwiazd. Ludzka rasa, każda pojedyncza dusza, nikt z daleka nie widzi. To jest dusza rybaka, to jest dusza kosmologa, to jest dusza prezydenta. Wszystkie świecą bez względu na fizyczność. To jest magia. Oto co nowa nauka musi przynieść człowiekowi. Kiedy patrzymy przez naszą duszę, widzimy tylko gwiazdy w innych duszach. I to jest przełom, to jest zrozumienie. Na tym właśnie polegają te wszystkie nauki.
Dojście do dojrzałości następnego poziomu, aby zrozumieć daleki kosmos. Wszechświat jest ostrygą dla tych dusz, które służą. Wtedy człowiek jest gotowy do wejścia w kosmos. Wtedy człowiek jest gotowy, aby stać się częścią uniwersalnej społeczności, która została obiecana. Nigdy nie obiecywałem wam nieba. Zawsze obiecywałem wam elewację człowieka, aby przyłączył się do rodziny. A teraz macie klucz. To wy musicie otworzyć drzwi, aby zrozumieć, że mogę elewować duszę tych ludzi lub milionów innych dusz, że fizyczne życie na tej planecie zmieni się. Wtedy jestem godny bycia częścią społeczności uniwersalnej, by być, aby służyć, aby się rozwijać, by być tam, aby być częścią, że w cyklu życia Wszechświata staje się w byciu częścią, staje się częścią totalności. Kiedy człowiek osiągnie ten punkt, pojawi się nowy wymiar w sile duszy człowieka, który jest poza wyobrażeniem zrozumienia życia fizycznego. To jest brama do otwarcia nowego życia w nowym wymiarze, co jest poza wyobrażeniem tego, co mogliście nazwać nowym początkiem, nowym cyklem, gdzie ten cykl niesie ze sobą źródło stworzenia życia we Wszechświecie i Unikosie. To jest elewacja duszy, aby służyć. Stała się kluczem. Nie tron życia fizycznego. Czas jest odpowiedni, nadszedł czas, aby człowiek przeszedł przez ten proces.